Cześć, dzisiaj zrobię pieczeń z indyka. Przygotowałam filet z indyka, już go rozbiłam i teraz musimy przyprawić. Ja doprawiam przyprawą do drobiu. Posypujemy. Będzie to pieczeń, taka rolada z papryką i serem żółtym, więc tutaj ja dodaję ostrej trochę papryki, żeby taki był smak do środka. Robimy to z dwóch stron, troszkę wegetą i pieprzem. Tu już z jednej strony mam doprawione. Tak. I tak zostawiamy około godziny w chłodnym miejscu. I teraz wyjęłam z lodówki i układamy na płacie. Już wcześniej sobie wycięłam plasterki sera żółtego, to jest akurat Golda. Bardzo dobre będzie na obiad, na przykład dla teściowej, jak przyjdzie w niedzielę, czy mama, czy dla rodziny, obojętne. Ja układam sobie tutaj takie dwa paseczki, mam nadzieję, że to mi się uda zwinąć. Teraz ciasno, można jeszcze dołożyć tu papryki, też sobie poradzę. I teraz ciasno to zwijamy. To jest kwestia, indyk, ten filet ma około kilograma, ten płat. O, tu troszkę wyszło, ale to nie szkodzi. Zawiniemy i obwiążemy nitką. Do ciasna, bo to może wypływać, więc tutaj rolujemy to. I będę to piekła w folii, w rękawie do pieczenia. Nie na żadnym tłuszczu, w samym sosie. Nie, troszkę mi się tutaj. Ciasno to trzeba zwinąć, żeby te składniki ze środka na mnie wypłynęły. Tą roladę jeszcze troszkę posypię, żeby taki kolor miał ładny. Papryką ostrą, można słodką, niekoniecznie ostrą. Wkładamy do rękawa. Też nie ucięłam. No ale tutaj mamy już taka nagrzany piekarnik. Trzeba włożyć do nagrzanego piekarnika. I wiążemy końce. Czasem są takie specjalne końcówki do rękawa, teraz mi się już skończyły. Można wykorzystać nitkę. I będzie wszystko. Tyczymy około, ja taką zasadę, że około ile kilo mięsa tyle pieczemy, jak to jest około kilograma, to myślę, że około godziny i wystarczy. Wkładam to na żar otworny i do piekarnika na godzinę. Pieczeń się upiekła, już trochę ją podstudziłam, bo chciałam ją rozkroić. Zdjęłam nici. Spróbujemy, jak mi się uda. Najlepiej to kroić, gdy jest chłodne. O, super, zobaczcie, jak wygląda. I można, dzielimy na plastry i odgrzewamy w sosie, który się wytworzył podczas pieczenia folii.